Cześć, z tej strony Adobna Papuk. Dzisiejszy odcinek będzie nowy nabytek. Jestem w niedziela dzisiaj. I mam go tutaj, tak jakby w transporterze. I ten nowy nabytek będzie tutaj. Teraz zaraz będę przeniesiony, ich tu nie będzie. A tak szczerze to życie daj napisać, co wyjście, co to będzie za nowy nabytek, tylko teraz, a nie jak się napisać. No, napisaliście, mam nadzieję, że tak. Jeszcze i tak nie powiem, co to jest. Powiem wam tylko tyle, że jest to para. Jest to para. Ja muszę złapać. Złapię je, to się widzimy. Mam tu złapaną. I pokażę wam poczu, ja rozpoznaję. Właśnie po tym tu. Białym pasku. Samce tego nie mają, samice to mają. Czekajcie. Ja już jestem po złapaniu. Tu jest ta parka niby. Zobaczymy, co się to wybawi. A tutaj jest nowy nabytek. Barabandy tegoroczne. Kupiłem je, ponieważ był tanio. Tu jest u góry samczyk, na dole samiczka. Najprawdopodobniej, bo się tu zaczyna barwić. Ona taka nie jest. Jeszcze jego kupiłem za 200 zł, ją za 150. On ma wszystkie palce, wszystko ok. Na obrączce ona nie ma obrączki i ma dwa pazury chyba urwane, z tego co mi się wydaje. Ale co tam u samicy, to tam nie szkodzi, tanio, bo więc je wziąłem. A może akurat będą młode jakieś fajne szły. No fajnie było. Co? Tam idziemy sobie wpuścić. Teraz. Tu wydają barabandy. Dużo lotu. Są, powiem wam, podobnej ptaka wielkościowo. Tylko mają troszkę dłuższe ogony. Specjalnie tak złapałem, żeby porównać. Powiem wam, że tak ważą trochę. Jakby nie patrząc, to tak. Coś to tu waży. I wpuszczę białolicę tutaj, do tych. Nie powinny się bić. COVID już znaje. Tamten nie, ale to wydaje mi się, że to jakieś różnicy dużej nie robi. Posiedzę tu chwilę, się zobaczy. Barabandy są od dwóch innych właścicieli. Dlatego takie rzeczy tutaj kupiłem samice. I co? No i tyle. Napiszę, czy wam się podobały nowe nabytki. Szczerze zastanawiałbym się, czy wziął tą samicę. Ale ja dopiero w dołu, bo na szybko je kupowałem. W dołu zobaczyłem, że ona nie ma pazury. On tu ma ogon te poszczerbiony, ale jest ładny, mi się on podoba. Ładnie śpiewają. I co, i będą u mnie na pewno. Tyle ile będą żyły. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Bo wiecie, ja zazwyczaj jak kupuję o COVID, musi zobaczyć. Co tutaj jest? Wiecie, ja kupuję zazwyczaj ptaki, to ja kupuję ptaki na zawsze. Do ich żywocia. Jak już ptak po prostu zechnie, to sprzedaję albo połówkę, albo dokupuję. Nigdy nie robię tak, że bym się pozbywał. Widzicie, COVID od razu. No dobra, jeszcze. Twoich lokatorów ci tu wypuszczę. Coś mi ta żarówka tu słabo świeci. Twoich kopalów ci tu wypuszczę. No, nie będę o tego nagrywać. Tu macie ostatnie pojedynki w klatce, zaraz je będziemy wypuszczać.
Wypuszczałem, powiem wam, że Sizer nieźle urządził. Ciężko go było skurczyć na wyciągnąć. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale aż mnie to bolało. No. No duży on jest, pion. Największy. Bałe bandy się odzywają. No i co? I tu będą bazelki wszystkie. A! Czuję tego palca. Tu będą wszystkie bazelki. Zaraz do nich wrócimy, ale idziemy teraz wypuścić barabandy. Jeśli ma coś w czterech literach, to mam. Nie będę tych ptaków łapał. Zrobię szybszą akcję. O. Mam, że tak przez papugę to dawno nie byłem. Użarty. Tak. Papugi często mnie dziubią. Bo z papugami już mam długo do czynienia. Ale no ten to mnie no... Tak porządnie udziubał, czekajcie. To coś nas będę mówił. Widzicie, co ten blado głowy robi? Bo co, tu jeden i drugi chce być królem. Powiedziałem, ja już go kupiłem, bo napisałem panu. Widzicie, widzicie? COVID też. Powiedziałem, że go kupuję. Nie kupiłem dzisiaj, sam nic nie było. Co ja powiedziałem, że go kupuję, spodobał mi się. Te kupiłem tanio, gdyby je kupił drożej, to bym się zastanawiał, prawda? Wahałbym się i to tak solidnie, ale że tak jak mówię, ja je kupię za 200, za 352. Kto ma ptaki tak jak ja, to wie, ile taka para papug kosztuje. A jak nie wie, to ja mu zaraz powiem. Więc tak. Para barabęd dorosłych 600 zł. Para barabęd młodych. Tak w dobrej cenie, no to tak 300. Nie 300. Tak 450. 500 zł. Na wiosę. Na wiosę tak za 500 zł nawet by poszło. Tak. Otwieramy. Saczyk. Samiczka. Tu mi tam zaraz dam jeść, pić. Miejmy nadzieję, że będę widzieli szczęście, a nie pecha jak z tymi skórskimi. Jeśli dobrze pójdzie wszystko, to kupię im górską jeszcze. Parę kupię sobie. Jak będę już mieć te papugi, górskie barabandy, to będę kupać, będę chciał mieć właśnie tak w jednej klatce, taką mieć dużą klatkę i tam mieć barabandy górskie, wali może sobie kupię księżniczki jakieś. Znaczy to też są księżniczki, ale to są takie krótsze odmiany. To jest księżniczka. Kurde, jakoś nie pamiętam. Ale to też jest księżniczka, bo to jest wszystko to samo. I kupię sobie tam jeszcze te. To prawa. Chcę mieć tam barabandy górskie. Księżniczki wali. Może dwie mutacje, jakieś niebieskie i zielone. I kupię sobie papugi czerwone skrzydłe. I może później papugi królewskie. I to będę tam chciał mieć 5 par w takiej klatce 4 na 4 metry na 180 na 1,5.
szerokiej. Wydaje mi się, że będę miał tam miejsca. Będzie 5-6 budek. Wszystkie takiej samej wielkości. I będzie picobello. No napiszcie, co sądzicie o tym moim planie. Patrzcie, na się tak nie boi. A ta? Ta też jakoś tak się nie boi. Mówię, szkoda, że nie ma tych palców, ale spodoba mi się jej budowa. Duża jest. Ona jest duża, on też jest taki nawet. No i to jest, jak największego wziąłem, bo pan miał 4. I wziąłem największego. No i co, i zobaczymy, czy to będą samce, samice. Miejmy nadzieję, że będzie to parka. Ja nie. Poczekajcie, bo mi tu spadła śrubka. Nie mówię inaczej. Czekajcie, żeby to było dobrze powiedzieć. Nie liczę, o teraz, nie liczę na młode od tych papug w przyszłym roku. Ja na to nie liczę. Ponieważ te ptaki są, no, roczne. One są z tego roku, więc ja nawet chcę, żeby miał za 2 lata. Jak będę miał za 2 lata, to ja będę zadowolony. Ja sobie już tu klatkę skręciłem. Co, papużki sobie siedzą. Muszę sobie odpocząć. Tutaj. Co, na razie sobie nic zjadłem. A powiem, że nawet cieszę się, że nie kupiłem tych samic z jednej strony. Bo może COVID to będzie samica. Może. Kto to wie? Ma te paski. Tylko mówię, tamto jak widzieliście ma takie. On ma takie, ma lutunie. Więc wydaje mi się, że mu to znikają. Widzicie? Tu, jak nie udziałał. Też by tu na palca przyszło. No, ale no cóż, takie jest to hobby. Zgasimy. Takie dwie parki, jakby były to, bo cudownie. A gdzie to będą z tych dwóch park, będą trzy parki. Wziąłem go dlatego, że już jest dogadany, że mam je przywieźć na Proszowice do Proszowic na plac. Taki pan, parę, dwie samice, bladogłowe, jakby ty chciał. Dlatego je sobie wziąłem. Te sobie tu na razie siedzą, niech sobie siedzą. Wpuszczę tu dzisiaj faliste nimfy pewnie. To nagram, ale osobny film, więc co? W tym odcinku na, to na tyle. Napiszcie, jak wam się podoba nowy nabytek. I wczoraj tam napisałem w opisie, że dodawał jeszcze jeden filmik krótki, ale nie dodam, po prostu tu powiem to, co myślę. Napiszcie mi, co sądzicie o tym, żeby do tamtych rozeli tam dołączył jeszcze rozele Rubino, Białolice i ogólnie wszystkie rozele, które są osobno, bez pary. Napiszcie mi, bo pewnie tak zrobię, ale chcę się was dopytać. I co? To tyle, zostawcie łapkę w górę, suba, jak się spodobało. I teraz z tego napiszcie, czy fajne nabytki nowe.